Niektórzy mówią, że wrzucenie nowego filmu przez Gargamela to największe zmartwychwstanie tego roku. Inni mówią, że powstanie kolejnego odcinka Walk SCP to dopiero zmartwychwstanie tego roku. Ale nie, 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 panie i panowie, chłopcy, dziewczęta, ja wam mówię. Największym zmartwychwstaniem tego roku jest ten film, ponieważ ten film to... SCP recenzja. A we wszystkim, z tej strony Pio i dzisiaj zrecenzujemy sobie kolejne wspaniałe SCP. Nie wiem, czy pamiętacie, SCP recenzja to seria, w której bierzemy najwspanialsze SCP z wielkiego wora zwanego Sandboxem SCP, czyli z miejsca, w którym pisze się swoje wstępne notatki i swoje wstępne drafty co do SCP. To jest tak naprawdę szkicownik każdego artysty, każdego pisarza SCP. Ale jednak czasami trafiają się tam takie perełki. Niektóre niedokończone, niektóre po prostu pisane przez ludzi, którzy nie znają zasad kompletnie. Takimi oto się zajmujemy tutaj. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie całkiem krótkie SCP, ale niech to was nie zwiedzie. To SCP jest tak bardzo skomplikowane i tak bardzo przemyślane, że nasz mózg, nasz ludzki mózg tego nie pojmie. I nawet mój wysoko rozwinięty mózg, mimo że w tym ograniczonym ludzkim ciele, nie potrafi zrozumieć, o co chodzi w SCP-PL-155-SYN. Napisany został przez Krapsona niecałe 3 tygodnie temu i w sumie na tym poprzestano. Nie widzę, żeby były wprowadzone jakieś poprawki, więc myślę, że możemy zrecenzować ten draft, ten szkic tak naprawdę SCP. Zaczynajmy. Identyfikator podmiotu: SCP-PL-155. Klasa podmiotu: Keter. Czy ja za każdym razem muszę powtarzać na samym początku SCP recenzji, że Keter... Miałem duże nadzieje co do tego SCP, ale to go już skreśla, przepraszam. Specjalne czynności przechowawcze, przejdźmy do nich. SCP-PL-155 musi się znajdować w celi przechowawczej wykonanej z betonu o wymiarach 3 metry na 3 metry na 3 metry. Cela ma być wyposażona w jedno łóżko jednoosobowe, drewniany stół i parę krzeseł. Po co? Nie wiem, pewnie dla jego komfortu, I guess. Obiekt aktualnie znajduje się w strefie jakiejś w... gdzieś. Polska. Dostęp do SCP-PL-155 mają tylko osoby z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższego. SCP-PL-155 musi mieć założone kajdany wykonane ze stali nierdzewnej na rękach i na nogach przez 24 godziny na dobę i mogą być zdejmowane tylko w czasie konserwacji i podczas gdy SCP-PL-155 jest w stanie oszołomienia. Czyli ma mieć kajdany na nogach, na rękach, ale jednocześnie ma mieć tam jakieś umeblowanie. Spoko, czyli taka typowa cela więzienna, no czego by chcieć więcej, to jest... nudne. Wiecie, co mi się podoba w tych takich naprawdę dobrych skipach? Podoba mi się to, że nawet specjalne czynności przechowawcze potrafią przerazić. W jednym z najbardziej znanych skipów, SCP-106, specjalne czynności przechowawcze ciągną się i ciągną się i ciągną się. I tak naprawdę przez większość czasu one się powtarzają, ale z każdą wersją specjalnych czynności przechowawczych dowiadujemy się czegoś więcej, że ten obiekt jest naprawdę niebezpieczny i że naprawdę bardzo trudno jest go zabezpieczyć. I dlatego ma klasę Keter. Ten SCP... ma klasę Keter. Przypominam, klasa Keter to SCP bardzo niebezpieczne i trudne w zabezpieczeniu, ale przede wszystkim trudne w zabezpieczeniu. Niebezpieczne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie można go zabezpieczyć. A nie można go zabezpieczyć prawie w ogóle. A ten SCP... No wiecie, no dacie mu krzesełka, dacie mu stolik i założycie mu kajdanki, no i git, no i w sumie tyle, no... Nie. Cela musi być pod ciągłą obserwacją co najmniej 3 strażników uzbrojonych w pistolety maszynowe MP5. Grupy strażników mają być zmieniane raz na 12 godzin. W wypadku usłyszenia niepokojących dźwięków z przechowalni należy powiadomić dyrektora placówki. Kurczę, okej, dobra. Czyli jakieś niepokojące dźwięki mogą się pojawić w pokoju przechowawczym. Oznacza to, że ten SCP musi być naprawdę niebezpieczny, że coś jest z nim naprawdę nie tak. Naprawdę jestem ciekawy, o co z nim chodzi. I tak jeszcze zrobię kolejną dywagację co do innych specjalnych czynności przechowawczych. Naprawdę lubię, kiedy w specjalnych czynnościach przechowawczych zabija się dzieci. Tylko ja? Nie, chodzi mi tutaj o to, że niektóre specjalne czynności przechowawcze potrafią być naprawdę creepy. Tak jak na przykład w SCP-2845, zdaje się? Tak, SCP-2845, czyli jeleń, the deer. To jest po prostu bóstwo, jakiś jeleń, który jest uwięziony w środku wielkiej, skomplikowanej placówki zbudowanej specjalnie dla niego i odprawia się tam jakieś rytuały, w które nie jestem pewien, ale chyba się zabija dzieci. Jeżeli się nie zabija dzieci, to słaby rytuał, naprawdę. Ale tak naprawdę nie da się go zabezpieczyć i on tylko myśli, że te rytuały tak naprawdę działają. I one są tam tylko i wyłącznie po to, żeby wpłynąć na jego myślenie.
A tutaj nie zabija się dzieci, więc przepraszam, ale nie mogę tego zaakceptować jako poprawnego SCP Classicator. A tak wracając do tych niepokojących dźwięków, mam wrażenie, że ten SCP może mieć coś wspólnego z SCP-PL9999. 9? 4 dziewiątki, okej? Okay? SCP-49. Albo z SCP-PL jakiś tam, który był seryjnym gwałcicielem. Nie jestem pewien. Jakby już mi się mylą te SCP, bo są naprawdę podobne. Myślę, że ten seryjny gwałciciel równie dobrze mógłby ręcznie usunięto 106. Wiecie, o co chodzi? Pamiętacie ten odcinek? Nie? No to śmigajcie go obejrzeć. Ponieważ myślę, że w tamto SCP było jednak włożone odrobinę więcej pracy niż w tego. Ale wracając. Nie chcę jakoś tutaj tłamsić autora. Dobra, może trochę chcę. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że wy tego chcecie. Ja mógłbym dać spokojnie krytykę tylko i wyłącznie tekstu, jakby poprawić literówki i powiedzieć, no słuchaj, idź się bawić dalej. Ale jednak myślę, że widownia wymaga, więc jednak trzeba się trochę pośmiać, hehehehehe. Okej, wracamy. Opis, bo tutaj dzieje się zazwyczaj najwięcej ciekawych rzeczy, prawda? Prawda, zaczynajmy. SCP-PL-155 to 25-letni mężczyzna rasy kaukaskiej o wzroście 170 cm. Znany także dawniej jako Emil Czarne Kwadraciki, a w fundacji jako D Czarne Kwadraciki. Ubrany jest jak typowy personel klasy D z jedną zmianą, którą jest zmiana barwy uniformu na czerwony. Powiem wam szczerze, nie jestem jakoś zaskoczony specjalnie. Wiecie, jaka jest jedna z głównych zasad pisania humanoidów SCP? Nie opisuj jego ubioru. O ile jego ubiór nie jest częścią jego ciała, tak jak SCP-049 na przykład, to po co piszesz jego ubiór? Przecież mogą go rozebrać, mogą mu dać inną czapkę i tyle z jego ubioru. Chyba że chodzi o to, że ma być ubrany w czerwony uniform, bo to jakoś tłamsi jego umiejętności, no to spoko. Tylko napisz to w specjalnych czynnościach przechowawczych. Spod rękawów i znad kołnierza można zaobserwować tatuaże o znaczeniu okultystycznym. Miło by było wiedzieć, co przedstawiają te tatuaże, ponieważ koncept tatuaży mamy na przykład w SCP-076 w Ablu, ale tam jednak jest przedstawione, że to są jakieś demoniczne twarze czy coś tego typu, a same tatuaże o znaczeniu okultystycznym mało nam mówią, ale dobra, to może przejść. Tatuaże te nie są wytatuowane, lecz są one wypalone. Okej, składnia tutaj umarła. Składnia wyszła z serwera. SCP-PL-155 potwierdza, że był i jest ciągle członkiem tak zwanego Zakonu Ojca. Po więcej informacji patrz dodatek 15501. Okej, tu się zaczyna robić gorąco. Wyczuwam, że to będzie jakiś SCP o znaczeniu okultystycznym z jakimś kultem. To jest coś, co naprawdę mi się podoba. Mam nadzieję, autorze, że nie zepsujesz moich oczekiwań, że ten SCP będzie wspaniały i że będziemy zabijać dzieci. SCP-PL-155 został zatrzymany dnia kwadrat 2019 roku w miejscowości Czarne Kwadraciki w województwie podlaskim po zamordowaniu 10 osób i został przetransportowany do strefy Czarne Kwadraciki w Czarnych Kwadracikach. Kocham Czarne Kwadraciki. Został zakwalifikowany jako klasa D. Zakwalifikowany? Myślisz, że do klasy D trzeba zostać zakwalifikowanym? Myślę, że to jest lekka hiperbolizacja z twojej strony. Do klasy D można zostać przydzielonym, zazwyczaj przymusowo. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby być klasą D? Trzeba A. zamordować kogoś, B. wykonać jakiekolwiek przestępstwo, za które zostałbyś zabity, C. sklonowany specjalnie do celów bycia klasą D. Jak wpadniecie na jakiś jeszcze, to z chęcią wysłucham. Ogólnie jest bardzo dużo teorii, skąd tak naprawdę fundacja bierze klasę D, ponieważ na świecie nie ma tyle osób skazanych za przestępstwa tak ciężkie, żeby wymagały kary śmierci, żeby móc zapełnić, jakby, wymagania fundacji. To jest dziwne. Może fundacja ciebie sklonowała, specjalnie jako klasę D. Może twój klon, może twój zaginiony brat bliźniak właśnie teraz jest klasą D. Nie wiem, może nie. Po 3 dniach odkryte jego zdolności anormale... Co tu się wydarzyło w tym zdaniu? Po 3 dniach odkryte jego zdolności anormale... Takie jak wywoływanie paraliżu poprzez dotknięcie, czy możliwość poznania wszystkich danych o osobie, którą zobaczył, czy o której się dowiedział. Czyli może się dowiedzieć o wszystkich danych o osobie, o których się dowiedział. Holy shit, that's deep. Czyli mamy opis. Opis, który ma... Moment. Opis ma 12 linijek. To nie jest dużo. I z tych 12 linijek, tylko 2,5 zawierają cokolwiek o jego zdolnościach. Trochę się zawiodłem. Potrafi wywołać paraliż i potrafi wiedzieć o ludziach rzeczy.
Może on po prostu jest uosobieniem agenta FBI, który siedzi teraz w moim laptopie i mnie obserwuje. Może on po prostu wie wszystko o tobie, ponieważ jakby obserwował cię już przez te wszystkie lata i tak naprawdę ma te wiadomości zakodowane we łbie. Co do tego paraliżu, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Może to jest jakaś zdolność agenta FBI, której jeszcze nie znamy. Jakby agenci FBI są na tyle skomplikowanymi stworzeniami, że ich badanie zajmuje nam o wiele więcej czasu niż badanie ruskich dronów. Tak, to są ruskie drony, jakby gołębie nie istnieją. Tak samo jak pająki, pamiętajcie. Okej, mamy już jakieś 3/4 raporty za sobą i nic się nie wydarzyło. I w sumie trochę ubolewam, miałem nadzieję, że będzie coś ciekawego, ale mamy ostatnią rzecz, którą jest dodatek 15501. Mam nadzieję, że w tym dodatku wszystko się wyjaśni, będzie jakaś fabuła i będzie coś, co przykuje moją uwagę na zawsze. Coś, co otworzy moje trzecie oko. Dodatek 15501. Zakon Ojca. To organizacja okultystyczna, zrzeszająca się wokół tak zwanego Ojca. Ojciec. Ma jest co? Składnia nie żyje! Składnia wyszła z serwera! Powtarzam, składnia wyszła z serwera! Ojciec ma jest, jak to sam SCP-PL155 powiedział, ojciec jest ojcem samego siebie. Ojciec to stwórca wszystkich innych bogów. On jest dobry dla swoich synów i on żyje pośród nas. Kolego, czy ty mi właśnie opisałeś kółko różańcowe? Ale okej, dobra, może ja czegoś tutaj nie rozumiem. Może autor, jak zwykle we wszystkich tych SCP, ma jakieś większe przesłanie w tym wszystkim. Czytajmy dalej. Nie wiadomo, kim jest ojciec, mimo wyjaśnienia przez SCP-PL155. Jak to nie wiadomo? Przecież wyjaśnił, że ojciec jest ojcem ojca i synów. Halo, logika. Przecież to jest logiczne. Wiadomo tylko, że zakon ojca może być następną wrogą organizacją dla fundacji. Ale skąd to wiadomo? Skąd to wiadomo? Ja nawet nie mam pojęcia, czemu ten SCP jest niebezpieczny. To jest po prostu typek, który patrzy na ciebie i mówi: wiem o tobie wszystko. Dokonałeś haniebnego czynu ejakulacji w niedzielę, a jest to zakazane przez ojca. Spłoniesz w czeluściach piekła zepsutego boga. Ale to nie koniec, jest jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, które rozpruje wam mózg. To zdanie, panie i panowie, to zdanie otworzy wasze trzecie oko. SCP-PL155 mówił także o ojcach. Przypuszczalnie są oni czymś w stylu starszych zakonników lub działają oni jako jedna rada w zakonie. Co żeś ty ćpał, jak to pisałeś? Ojciec jest ojcem ojca, synów i ojców, a ojcowie są synami ojca i jednocześnie zakonnikami działającymi w zakonie. To wszystko się układa. To wszystko się układa w jedną całość. Zepsuty Bóg, Sarkiści, Mekane, Yalda, Bom, Doktor Bright ujeżdżający SCP-682, Doktor Kondraki z penisem utkniętym w butelce. Wszystko składa się w jedną wielką całość. Doszedłem do jednego wniosku. Nic tutaj nie ogarniam. To teraz trochę konstruktywnej krytyki. W większości wypadków, jeżeli chodzi o SCP, to najlepiej się przypieprzyć do tego, że nie ma fabuły. W tym wypadku widzę jakiś zarys fabuły, ale tylko i wyłącznie tyle. Mamy gościa, który został pobrany do fundacji po morderstwach, najprawdopodobniej na zlecenie jakiegoś zakonu. Nie wiemy o tym, że były na zlecenie zakonu, ale mógłbyś to dodać. Dalej, mamy notatkę o tym, że istnieje taki zakon i że on się do tego przyznaje. Nie wiemy nic więcej o tym zakonie. Nie wiemy, jak działa. Co więcej, nie wiemy w ogóle, jakie zagrożenie stanowi nasz SCP względem fundacji, względem ludzkości. I co więcej, jakie konkretnie powiązanie łączy go z zakonem? To jest coś, na co zwróciłbym uwagę. Po pierwsze, szczegółowe umiejętności SCP. Jeżeli nie masz szczegółowych umiejętności SCP, to tak naprawdę nie jest on SCP. I przez umiejętności mam tutaj na myśli po prostu jakieś anormalne efekty. I ta cała wstawka o ojcach. Mógłbyś zmienić nazwę ojców na jakichś przeorów, ponieważ to jest takie bardziej zakonne i nie myli się z tym ojcem, który jest ojcem synów i ojców i bogu i ojców i... Tak, wiecie, o co mi chodzi. Poza tym, liczne błędy ortograficzne, stylistyczne. Składnia wyszła z serwera już dawno temu. I tak naprawdę nie mam do czego się przyczepiać za bardzo, bo tak naprawdę za mało tutaj tego jest. Ale nie zniechęcajmy się. Ani ja, ani ty, ani ktokolwiek, kto by chciał pisać. To jest dobrze zaczęty SCP. Co prawda napisany trochę zbyt szybko według mnie, ale jest parę dobrych rzeczy. Po pierwsze, widzę, że autor użył szablonu. To znaczy, użył modułu oceny,
który widzimy po prawej stronie u góry, bardzo dużo osób w ogóle nie kopiuje szablonu z opisem, dodatkami i tego typu rzeczami. I potem mamy takie kwiatki, które są w ogóle niesformatowane i wyglądają jakby były napisane przez 5-latka. Natomiast widzę, że użyłeś tego szablonu i na tym poprzestałeś, nie dodałeś nic od siebie, co jest trochę smutne, ale to jest dobry start. Czyli mamy w miarę dobry początek fabuły, w miarę dobre formatowanie i całkiem spoko koncept, ponieważ mnie kulty bardzo łapią. Ja sam mam kult. Mam 30 tysięcy kultystów, którzy razem ze mną chcą zawładnąć światem. I zabijać dzieci przy okazji. To chyba trochę za dużo zabijania dzieci jak na jeden odcinek. Okej. Okay. Pominiemy to. To się wytnie. Tak więc, moja ocena końcowa. Skali od... mojego połączenia internetowego, kiedy streamowałem z Accessem, do mojego połączenia internetowego teraz, które jest całkiem dobre i mogę streamować spokojnie, powiedziałbym, że... bakłażan. To jest chyba dobra ocena. Co wy na to? Za takie otwarcie trzeciego oka i uświadomienie paru ważnych rzeczy o życiu zdecydowanie należy się co najmniej jeden bakłażan. Nawet dwa. Ale ja ci daję jeden bakłażan. Jeżeli chcecie dać drugiego bakłażana naszemu koledze, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, skomentujcie, co najbardziej podobało wam się w otwieraniu trzeciego oka wraz z synem, który jest synem ojca ojców i ojca synów i mój mózg się przegrzewa. I oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy i spodobał ci się format SCP recenzji, zapraszam cię do playlisty z SCP recenzjami i oczywiście do subskrypcji i zostawienia dzwoneczka, ponieważ inaczej ukradnę ci duszę. To jest twoja jedyna opcja. Tak więc, jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe SCP z sandboxa, które są na tyle ciekawe i śmieszne jak ten, podsyłajcie mi je na Discordzie, na Facebooku. W ogóle mamy grupę na Facebooku, na której wysyłacie jakieś różne arty, ja wysyłam co jakiś czas jakieś memy albo dziwne rzeczy. Wbijajcie tam. I mamy jeszcze Instagrama, na którym mam nadzieję, że zacznę coś wrzucać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo się zaktywizuję i będę wam wysyłał jakieś śmieszne zdjęcia w masce. Tak więc, to by było na tyle. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.